będziemy zmieniać kierownicę, czy ci się to podoba, czy nie. Rozumiesz to? He? Rozumiesz, nie? Słuchaj, ziomek. Jeszcze raz będziesz mi tam lufą machał koło lampy, to ci ją sobie w dupę, zrozumiałeś? Dobra. Rozumiałeś? Dobra, rozumiem. He? Rozumiem. Dobra. Rozumiem. Przepraszam. Jak już to robisz, to ma być to zrobione porządnie. Przepraszam. Dobra, cię będziesz chciał. Ja bym się nie musiał wstydzić. No. Dobra. O. Stary. Być taki agresywny, że... Dobra, sami widzicie, że się zdenerwował chłop. Yamaha Virago. Zawsze chciałem zmienić kierownicę z krzywej na prostą. Wsadzić małą rejestrację z tyłu i zrobić taki swój styl Virago, który zawsze mi tam gdzieś siedział w głowie. Więc zaczynamy. Kupiłem kierownicę na Motea chyba. Też się naszukałem trochę. Zamontujemy ją, zobaczymy jak będzie to wyglądać. Nie wiem jak pójdzie ten proces. Trzeba pościągać te rączki. Tu są jakieś wyżłobienia, mi się wydaje, że tam chyba na... Właśnie, tam będzie śruba. No zobaczymy jak to pójdzie, także bierzemy się do dzieła i miejmy nadzieję, że już się uspokoił. Mam to i na to trzeba bardzo uważać, bo to jest plastikowe i jak to ścisłem lekko tym vice griptem, to normalnie słyszałem jak lekko zaczyna strzelać. Mam, z tej strony łatwiej pójdzie. Spróbuję ręką ściągnąć. Ekscytację czuję cały czas z każdym krokiem, normalnie. Ogólnie kocham Yamaha Virago. Świetny motor. Ta Yamaha jest moim pierwszym motorem. No i fajnie by było ją po prostu mieć już na zawsze. Natomiast nie zarzekam się, bo to różnie bywa. Kiedyś miałem quada, bench i zrobiłem. Też miałem go mieć do końca życia, a później jakoś tak się odwidziało. Natomiast świetny motor. Jak na 500 pojemności. Mega dynamiczny. Musi mieć naprawdę dosyć wysoki ten moment obrotowy. Jestem lekki, niski, także jeśli chodzi o mnie, to Yamaha Virago jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. Teraz jeszcze z prostą kierownicą. Fajny meg. Ostatnio widziałem, gościu sobie przerobił Yamaha Virago i to było chyba najlepsze przerobienie, najlepszy taki custom, jaki widziałem, bo nie sądzę, że Yamaha Virago nadaje się do zrobienia po prostu bobera, na przerobienie w, po prostu w stylu bobera. I pokażę wam go zaraz. O to, to jest to. On zajebiście to zrobił, także wydaje mi się, że jak ma ktoś jakąś ścioraną Virago i potrzebuje jakiejś fajnej zmiany, to fajny, fajny klimat. Dobra, ściągamy kierownicę. Ta kierownica ogólnie pójdzie do motoru, do Yamahy mojej żony. Gdzieś tam się raz przewróciła. Co się wydarzyło? Poślizgnął. I po prostu skrzywiła tą kierownicę. Także za jakiś czas, może przed sezonem, Sylwii też wymienię tą kierownicę na tą. Zastanawiałem się, co zrobię z lusterkami, bo one nie są przystosowane do kierownicy prostej. Będę musiał je po prostu zagiąć na siłę i tyle. Na szerokość ta prosta kierownica no jest troszeczkę szersza. Nie, też nie jakoś bardzo dużo. Wow, ale czad. To co, lecimy dalej. Kuźwa, za grubo jest. Nie chcę siąść. A sprawdzałem, kurde, przecież ten wymiar. A, pierdolę, no i co teraz?
Szkoda. Myślę, to nawet ja bym mógł to trochę przyszlifować. Przyszlifuję to po prostu. Słuchajcie, ja takiego rozwiązania ogólnie nie zalecam. Widzę, że ta grubość później tego aluminium jest wystarczająca i spokojnie powinno to trzymać. Nie no, trzyma się mocno. Myślę, że będzie git. W ogóle, czy to wejdzie na takie... Kurwa, przecież to nie wejdzie. Utknąłem. Dobra, słuchajcie, zdecydowałem się zaryzykować. Szlifuję wszystko. Rączki, mocowania na lusterka, no wszystko, nie? Działam. Znalazłem grubość tej kierownicy. 25, to są te takie wycinaki do drewna. To będzie najtrudniejsze, wydaje mi się. Muszę obczaić środek, czyli jak włożę ten kawałek drewna, to moje zamierzenie jest takie, że znajdę środek i równo objadę przynajmniej ten plastik, bo gumę jakoś tam jeszcze naciągnę, natomiast plastik pęknie, muszę go zjechać. No i nic, zobaczymy, nie, jak to pójdzie. Najwyżej to po prostu zepsuje. I po prostu wtedy będę płakał. Dobra, ta prostsza rączka już będzie dobra. Największy strach to jest to. Dobra, słuchajcie, wyrwało mi ten plastik, na którym rączka gazu chodzi i ciągnie te dwie linki. Ten pierścień się też urwał, to było po prostu za cienkie, więc nie dało się tego przewiercić. Natomiast mam ten element, który jest ważny. To po prostu będzie trzeba przymocować i jakoś przykleić do tej rurki, którą gdzieś tam ogarnę. Reszta rzeczy to jest aluminium, trochę się przyszlifuje i to wszystko powinno siedzieć, natomiast obawiałem się najbardziej właśnie gazu i najdobrze się obawiałem. Tu jest wyzwanie za wyzwaniem. Ta kierownica ma jakieś wyrzeźbienia od spodu. Już nie wiedziałem, co z tym będę robił, czy się nie poddam. Miałem taki pręt ze stali nierdzewnej. Uciąłem kawałek i wbijam go właśnie w tą szparę pomiędzy mocowanie lusterka i myślę, że będzie to działać. Ani drgnie, będzie to trzymać, także... No nic, jadę dalej. Co to za gruba? No to gruba. Pisało, że patrzyłem na ten, na measurement. No chodź. No dobrze, patrzę, jak są zamontowane lusterka. Nie, te lusterka trzeba powyginać. Wydaje mi się, że będę musiał kupić ten taki właśnie trotyl, jak to się tam nazywa, tą rączkę, taką do gazu uniwersalną. Już gdzieś tam zerkłem na neta, znalazłem. To jest na odpowiedni rozmiar, się kupuje i działamy dalej. Wow, jedna rzecz, której nie będzie trzeba szlifować. W pewnym momencie już miałem załamę. Natomiast fajnie wygląda taka grubsza kierownica. Spoko, może być. O, nawet fajnie wygląda. Słuchajcie, powolutku, ale... Cieszy to. Nie będę tego szlifował pilnikiem, bo się zajadę. Kontuwa. Tutaj... Musimy zeszlifować głównie tą stronę. To nie ja. No nie ja. Ja pewnie chyba. Mhm. No. Idę nastawiać babki. Skończę babki i zacznę na tej stronie i pisać to, co mam napisać. Okej. Alright.
jakiegoś lubrykantu trochę, bo już mi skóra pęka. I jakoś to idzie. Fuck. Myślę, że to nie wyleci tak łatwo. Jeszcze mocniej przykrzywię. Powiem wam, drugi raz bym tego nie robił. Jakaś masakra w ogóle to była. Ale udało się. Rejestrację zmienię, nie będzie taka duża. Wykorzystam mały znaczek. Uwaga na psy czy coś takiego. Mieliśmy taką tabliczkę i akurat ona mi podejdzie elegancko tutaj. No, jest to koło. Yeah. I tutaj będzie to. To obciąć. Bip, była buja. No. A co robimy, widzisz? Co się robi? Taką virago chciałem, taką zrobiłem, fajnie wygląda gruba kierownica, natomiast trzeba było się trochę namęczyć i nigdy to już nie jest tak jak w oryginale, prawda? Dokończę jeszcze rejestrację, pomaluję na biało, kupię naklejki, cyferki, może browara, lepiej żeby to uczcić.